Cześć, w dzisiejszym podsumowaniu roku 2014 będzie mowa o słuchawkach muzycznych. Rok był naprawdę ciekawy, przyniósł wiele fajnych testów słuchawek stereo. Były naprawdę fajne nowości, były też słuchawki klasyczne, dlatego teraz przedstawię Wam najlepsze według mnie słuchawki, które dane mi było testować. Zapraszam Was do oglądania. Pierwsza propozycja to zdecydowanie najlepsze słuchawki audio, jakie dane mi było testować w 2014 roku. Są to słuchawki COS SP540, jednocześnie będące najdroższymi słuchawkami audio, jakie testowałem. Cena tego modelu to jakieś 600 zł. Jednak słuchawki są genialnie wykonane, bardzo wygodne, lekkie i świetnie grają. Posiadają specjalne muszle w kształcie litery D, które idealnie dopasowują się do uszu. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów, łącznie z wypełnieniem memory foam, który jest najbardziej trwałym i elastycznym wypełnieniem słuchawek. COS SP540 wyposażono w przetworniki PLX40, które oddają bardzo wiernie każdy szczegół dźwięku. Warto wiedzieć też, że producent daje na nie dożywotnią gwarancję. Druga propozycja to także produkt firmy COS, jednak tym razem mamy słuchawki klasyczne. COS Porta Pro to słuchawki, które są na rynku już od wielu lat i możemy je kupić za jakieś 120 zł, czyli są dostępne na każdą kieszeń. Jednocześnie są wygodne, bardzo lekkie, mają bardzo prostą konstrukcję i co najważniejsze zapewniają dźwięk naprawdę dobrej jakości. Oczywiście posiadają pewne mankamenty, natomiast pod względem samej jakości dźwięku są naprawdę świetne. I tutaj producent również udziela nam dożywotniej gwarancji na ten produkt. Teraz czas na produkt od firmy Skullcandy. Oto genialne słuchawki Skullcandy Crusher. Jeden z najlepszych modeli tej firmy. Za słuchawki te musimy zapłacić jakieś 300 zł, więc jest to produkt ze średniej półki cenowej. Natomiast słuchawki są wygodne i bardzo solidnie wykonane. Przy okazji posiadają jedną niesamowitą cechę. Użyto w nich po dwa zestawy przetworników. Jedne przetworniki odpowiadają za dobrą jakość dźwięku ogólną, czyli przekazują tony średnie, basy oraz tony wysokie, zapewniając przy tym całkiem dobrą jakość dźwięku. Natomiast drugi zestaw przetworników odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie za wzmocnienie basu. Możemy sobie specjalnym suwaczkiem włączyć taki dopalacz basu, a żeby on działał, zasilamy go baterią typu AA. Bardzo fajnie pomyślane i bardzo fajnie sprawdza się w praktyce. Słuchawki szczególnie mogę polecić fanom muzyki, w której występuje dużo fragmentów basowych. Przeżycia są po prostu niezapomniane. Udało mi się przetestować także słuchawki firmy Panasonic. Szczególnie zainteresował mnie model RPHX550. Słuchawki bardzo dobrze wykonane, dość wygodne i w miarę lekkie. Kosztujące jakieś 220 zł, więc nie jest to kwota wygórowana. Przy słuchawkach, które zapewniają naprawdę świetną jakość dźwięku. Pora teraz na bezprzewodowe słuchawki od firmy Maxell. Model BT2150 komunikuje się poprzez Bluetooth. Słuchawki przy okazji są wygodne i w miarę lekkie. Posiadają bardzo fajny panel sterowania, z którego korzysta się łatwo i przyjemnie. Przy okazji zapewniają całkiem dobry dźwięk jak na słuchawki bezprzewodowe kosztujące w okolicach 200 zł. Naprawdę ciekawy produkt z takiej średniej półki cenowej dla fanów słuchawek bez kabli. Ostatnia moja propozycja to słuchawki iście budżetowe, typowo na każdą kieszeń kosztujące jakieś 65 zł. Mowa tutaj o Sennheiserach HD201. Model będący na rynku od wielu lat, dobrze znany i lubiany. Sam miałem okazję się przekonać, że słuchawki są lekkie, wygodne i zapewniają w miarę dobrą jakość dźwięku jak za tak niewielką kasę. Oczywiście nie jest to sprzęt, który zadowoli wymagających słuchaczy, natomiast do podstawowego użytku nadadzą się jak najbardziej. Jeśli nie chcecie przepłacać, a mieć w miarę dobry dźwięk stereo, to myślę, że będą naprawdę fajne. No i moi drodzy, jeśli chodzi o ranking słuchawek, mamy już wszystko omówione. To był ostatni ranking w tym roku. Mieliście 4 kategorie sprzętowe: myszki dla graczy, słuchawki dla graczy, klawiatury dla graczy oraz słuchawki audio. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Zapraszam też na mojego Facebooka. Pozdrawiam Was, cześć!